Cześć w nowym odcinku. Mamy dzisiaj do testów Nikona Z9. Chcemy go przetestować w różnorodnych warunkach. Ja też potrzebuję sobie odpowiedzieć na kilka nurtujących mnie pytań. Także zapraszamy na dzień z Nikonem Z9. Jako pierwszy test wybraliśmy się do zaprzyjaźnionej pracowni rzemieślniczej Kłosy, która znajduje się na warszawskim Powiślu. Z racji, że od lat fotografuję Nikonem Z6 wszystkie reportaże dla projektu pracownie, byłem ciekaw, jakiego większy brat sprawdzi się pracowni rzemieślniczej. Pierwsze wrażenia są takie, że jest naprawdę sprytniejszy ten autofokus. Aha, czyli to jest pierwsze wrażenie, nie to, tak. Że waży 50 kilo. Nie, jakby zupełnie, jeśli chodzi o to, jak leży w ręce, to jest super. I ten pionowy grip, i się obraca interfejs, jak fotografujesz, bajka. Tak, jak widzicie, aparat od razu przypadł mi do gustu. Wcześniej poświęciłem około 10 minut na jego konfigurację pod siebie. Także jeśli ktoś pracuje na innym modelu bez lusterkowca Nikona, to szybko się odnajdzie. Z9 ma świetne umiejscowienie przycisków. Nigdy nie myślałem o dokupowaniu gripa do któregoś ze swoich aparatów, ale wbudowany grip to zupełnie inna historia. Bardzo mi odpowiada taka ergonomia, a robienie zdjęć tym bardziej staje się przyjemnością, zwłaszcza że mamy zdublowany przycisk AF ON i joystick. Aparat naprawdę fantastycznie leży w dłoni. Świetnym pomysłem jest również ochrona matrycy, która wysuwa się przy wyłączeniu aparatu. Zwłaszcza jeśli pracujemy w mocno zapylonym pomieszczeniu, jest to idealny dodatek. Dodając do tego wszystkie uszczelnienia, które aparat posiada, otrzymujemy narzędzie pracy, które powinno sprawdzić się w każdych warunkach. Autofokusem będę zachwycał się jeszcze później, ale od samego początku czułem, że pracuję na zupełnie innej klasie sprzętu niż poprzednie zetki. Jest również coś wyjątkowego w samym procesie robienia zdjęć. Połączenie świetnego wizjera, w dodatku bez blackoutu, oraz brak mechanicznej migawki sprawiał, że musiałem się na początku upewniać, czy na pewno zrobiłem zdjęcie. Ale bardzo szybko się do tego przyzwyczaiłem i mam nadzieję, że stanie się to standardem w przyszłości. Jeśli komuś brakuje odgłosu robienia zdjęć, to jest opcja jego symulacji. Możemy nawet ustawiać głośność dźwięku migawki. Kłosy to wyjątkowa pracownia, w której powstają jedne z najlepszych noży w Polsce, a ja bardzo uwielbiam podpatrywać rzemieślników w trakcie ich działalności. Piotrka miała już kilkukrotnie okazję fotografować przy pracy, ale przyznaję, zestawem Z9 i obiektywem 24-70 działało mi się wyjątkowo dobrze. Wszystko to, co wspominałem wcześniej, autofokus, wizjer bez blackoutu czy ergonomia wręcz zachęca do robienia zdjęć. Dodajmy do tego tryb seryjny, który nie zwalnia. Tutaj testowałem w wolniejszej serii, czyli 5 klatek na sekundę i otrzymujemy naprawdę świetne narzędzie do pracy. Natomiast czy patrząc na gotowe zdjęcia widzę jakąś szczególną różnicę? Myślę, że nie, ale to nie dlatego, że Z9 jest jakiś lepszy lub gorszy. Myślę za to, że wszystkie współczesne aparaty oferują nam naprawdę satysfakcjonującą jakość zdjęć. Dużo ważniejszy będzie wybór obiektywu, który zastosujemy do danych zdjęć, a nie aparat, którym je zrobimy. Zrobiłem nawet porównawcze zdjęcie Z9 i Nikonem Z6 II. Powiem wam, że ciężko mi rozróżnić, które jest które. Dopiero może przy przybliżeniu 100% jestem w stanie powiedzieć, które pochodzi z danego aparatu. Wielkie dzięki dla Piotrka za ugoszczenie nas i możliwość przeprowadzenia tam pierwszych testów. Przy okazji zajrzyjcie koniecznie na stronę Kłosów, wrzucamy link w opisie i sprawdźcie ich noże. A jeśli sami chcielibyście zrobić taki nóż, to Piotrek może was nauczyć na swoich warsztatach. A my udaliśmy się na dalsze testy. Siema. Cześć. Jesteśmy w domowym studiu Wojtka Białego. Tutaj będziemy chcieli sobie przetestować, jak wygląda porównanie obrazka, jeśli chodzi o Z9 i Z6. Najlepsze aparat na świecie. Tak w ogóle nie mówię do tego mikrofonu, bo jest podłączony, ale bo fajnie wygląda. Zapraszamy do dalszej części filmiku. Pierwszy test, jaki robimy, no to porównanie skin tonów Z9 i Z6. Ja jestem bardzo ciekaw, bo kiedyś miałem dosłownie Z9 na 3 minuty w rękach i z mojego szybkiego testu wyszło, że skin tony w Z6 są lepsze. Ale bardzo chciałbym to zweryfikować dzisiaj. Na ekranach aparatu wygląda podobnie, ale nie mogę się doczekać, aż zobaczę na kompie.
I mogąc już ocenić te zdjęcia, mogę wam powiedzieć, jest różnica, ale nie aż tak duża, jak się spodziewałem. Pierwsze testowe zdjęcie, bez żadnej edycji. Z9 ustawił balans bieli nawet lepiej niż Z6-2. Na drugim zdjęciu ustawiłem ten sam balans bieli w Lightroomie. I tutaj wedle mojej subiektywnej opinii, kolory skóry z Z9 są bliższe rzeczywistości, a Z6-2 ładniejsze. Ale jeśli komuś bardziej odpowiadają kolory Z9, jestem w stanie to zrozumieć. Kwestia preferencji. W trzecim przykładzie chciałem sprawdzić, czy uda mi się dociągnąć kolory Z9 do tych Z6-2, bo osobiście uważam, że są one naprawdę świetne. Mając okazję edytować zdjęcia z różnych modeli Canona, Sony czy Fuji, wciąż najbardziej pasują mi te Z6. I po drobnych korektach balansu bieli można uzyskać zbliżony efekt. Jest to o tyle ważne dla mnie, że często fotografuję dwoma aparatami jednocześnie i nie chcę, aby kolory z nich odbiegały znacząco od siebie. Zrobiłem też dwa testy niedoświetlenia zdjęć. W pierwszym widzicie efekt wyciągnięcia zdjęcia o 2,5 EV-ki w Lightroomie. Z6-2 wygrywa, jeśli chodzi o ilość szumu, ale spodziewałem się nawet większej różnicy. W przypadku drugiego testu, wyciągania zdjęcia o 5 ekspozycji w Lightroomie, tutaj moim zdaniem zdecydowanie wygrywa Z6, a zdjęcie Z9 wymagało jeszcze solidnej korekty balansu bieli. Ostatni test to była korekcja prześwietlenia. Tutaj ściągnąłem ekspozycję o 1,5 EV-ki i wygląda to całkiem podobnie. Skończyliśmy techniczne testy w studiu Wojtka, także wielkie dzięki dla Wojtka za udostępnienie miejsca i za pomaganie nam w byciu modelem. Tutaj zostawiamy wam Instagram Wojtka. Teraz dla mnie chwila przerwy, wracam do domu zgrać materiał, wyczyścić kartę i główny test dzisiejszego wieczoru. Wybieram się z Z9 na koncert Sorry Boys, także nie mogę się doczekać. Mało który zespół miałem okazję fotografować tyle co Sorry Boys, ale za każdym razem cieszę się, jeśli mogę spotkać Belę Komoszyńską i chłopaków. Zwłaszcza jeśli trafia się taka okazja jak przy tym koncercie, gdzie mogłem fotografować cały koncert z Fosy. I cóż, o ile wcześniej mogę powiedzieć, że byłem po prostu zadowolony z fotografowania Z9, tak po koncercie mogę powiedzieć, że jestem zachwycony. Zaczynając od tak prostej rzeczy jak podświetlenie przycisku w aparacie. To świetna sprawa na koncercie. Domyślam się, że jeśli ktoś spędził już z tym aparatem wystarczająco dużo czasu, to nie jest może aż tak mu to potrzebne, ale mi się bardzo to przydało. Wspominałem wam o zachwytach autofokusem. I właśnie na koncercie mogłem poczuć moc aparatów w tej kwestii. Porównując do dwóch generacji Z6 to zupełnie inny poziom. Mam na myśli zarówno jego szybkość, jak i dokładność. Przy fotografowaniu obydwie generacje Z6 potrafią mieć czasem irytujące problemy z ostrzeniem. Przy Z9 ich nie doświadczyłem. Fotografowałem na dwóch trybach ciągłego autofokusa. Autowykrywaniu twarzy, ale potem zmieniłem na tryb śledzenia 3D. To tryb znany z lustrzanek Nikona. Pomyślany głównie o sporcie, ale świetnie sprawdził się również na koncercie. Śledzenie tym trybem biegającej wokalistki w 20 klatkach na sekundę na przysłonie 1.4 to zupełna bajka. Nawet jeśli nie jest w 100% perfekcyjnie, tej serii ostrość w kilku zdjęciach jest ustawiona na rękawiczkę, to i tak przez większość koncertu Z9 zrobił świetną robotę. Na co dzień przy fotografowaniu koncertów zazwyczaj fotografuję z trybem 3 klatek na sekundę. Niby to oczywiste, ale teraz tym bardziej rozumiem, dlaczego fotografowie sportowi wybierają takie aparaty. Tak jak komuś może zależeć na przykład na wybraniu idealnego momentu skoku sportowca, tak ja tutaj jestem zachwycony, mogąc wybrać drobne subtelności gestów beli albo moment z najlepszym oświetleniem. Oczywiście coś za coś. W trakcie 1,5-godzinnego koncertu zrobiłem 2500 zdjęć Z9 plus jeszcze prawie 200 Z6. Także trzeba być gotowym zarówno na większe wyzwanie dla siebie samego pod kątem edycji, jak i dla komputera, który dostaje taką ilość danych do przetworzenia. Chociaż muszę przyznać, że jestem miło zaskoczony wielkością pliku. Nikon zrobił dobrą robotę z kompresją. Ja używałem środkowego trybu kompresji RAW-ów i pliki w tym formacie zajmują około 30 mega. Myślę, że to dobry wynik jak na matrycę z 45 milionami pikseli. Podsumowując, Z9 zrobił na mnie świetne wrażenie. Wszystkie jego zalety potrafią na nowo rozbudzić entuzjazm fotografowania. Muszę też pochwalić pracę na baterii. W ciągu tego dnia zrobiłem około 3000 zdjęć i kilkadziesiąt krótkich wideo i wciąż miałem około 20% baterii przed sobą. Czy powinniście go kupić? Jeśli tak, to prawdopodobnie jesteś zawodowym fotografem, pracujesz w systemie Nikona i nie potrzebujesz do tego mojej rekomendacji. A nawet możliwe, że już to zrobiłeś albo zrobiłaś. A czy ja go kupię? Jeszcze nie wiem. Z jednej strony pracował mi się nim fantastycznie. Kuszą również jego możliwości wideo, o których nie wspominam w tym odcinku, a które chciałbym zobaczyć w innych modelach Nikona. Z drugiej strony, wciąż pod kątem fotografii pracuje mi się nawet dobrze na moich lustrzankach Nikona. Także decyzja będzie zależeć od tego, czy znajdą się zlecenia, które zrekompensują jego wydatek. A póki co, wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia wkrótce.